Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku z serii Projekt Demko. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i z nowym rokiem, bo jest to pierwszy odcinek właśnie w nowym roku i będę chciała Wam pokazać produkty, których dotąd nigdy wcześniej albo Wam nie pokazywałam, albo po prostu ich nigdy wcześniej nie używałam, a dopiero teraz zużyłam. Więc jeżeli jesteście ciekawe, to koniecznie zostańcie ze mną dalej, a ja Wam to wszystko pokażę. Jak zawsze mam tu oczywiście ze sobą koszyk z tymi wszystkimi rzeczami, które zużyłam. Naprawdę starałam się je mega wyselekcjonować ze względu na to, żeby po prostu tak naprawdę nie powtarzać się z filmu na film i nie pokazywać Wam rzeczy, które na przykład regularnie używam i regularnie zużywam. Więc nie gadając, zaczynamy. Chusteczki, które pokazywałam Wam na jednym z vlogów, kiedy miałam u siebie gościa Kingę z kanału King Beauty. Od niej otrzymałam właśnie w prezencie te chusteczki Be Beauty z Biedronki. No i właśnie wówczas Kinga mówi, kurczę, mówisz, że to używasz, a nigdy tego nie pokazywałaś w filmach. I rzeczywiście właśnie jest to taki produkt, którego nigdy Wam nie pokazywałam w filmie, a który regularnie z kolei używam. Po prostu czasami mi się wydaje to tak oczywiste, że jakoś, nie wiem, zapominam o tym wspomnieć. A chusteczki akurat do demakijażu z firmy Be Beauty z Biedronki ja sobie bardzo chwalę, bardzo cenię i bardzo je lubię, więc serdecznie Wam polecam. Kolejne produkty, tutaj jest totalnie przypadkowa kolejność, jest to seria z Else Floreal, magiczna moc olejków i jest to szampon oraz odżywka. Powiem Wam szczerze, że jakoś ja z dużym sceptyzmem podchodzę właśnie do produktów, jeżeli chodzi o włosy, ze względu na to, że po prostu ja nie wierzę w to, aby szampon czy odżywka mogły zdziałać jakieś cuda. Bardziej wierzę w to, że odpowiednie suszenie włosów i odpowiednie nawilżanie tych włosów olejkami może zdziałać jakiekolwiek dobre rzeczy. Natomiast gdzieś tam w głębi duszy nie wierzę w to, że może to zdziałać szampon czy odżywka. Już bardziej jakaś maska, serum właśnie czy olejek. Ale powiem Wam, że właśnie te dwa produkty z tej serii właśnie magicznych olejków bardzo mi się dobrze sprawdziły i muszę powiedzieć, że w połączeniu ze sobą oraz w połączeniu z olejkiem również z tej serii mogę śmiało użyć określenia właśnie, że zdziałały cuda, ze względu na to, że po prostu moje włosy bardzo fajnie się po nich układały, bardzo ładnie się również suszyły, jeżeli chodzi o nadawanie im objętości, kształtu i wiecie, takiej gładkości. No i muszę też powiedzieć Wam, że są to szampony, które można dorwać czasami w fajnej promocji i rzeczywiście one niosą taki natychmiastowy efekt. Oczywiście też nie zapominajmy o tym, że nadal włosy należy prawidłowo suszyć, czyli z włosem, a nie pod włos. Także to są takie, myślę, rzeczy, o których też warto pamiętać, zanim zaczniecie liczyć na to, że jakiś produkt zdziała, jakieś cuda magiczne i po prostu, że dzięki temu będziecie mogły mieć jakieś super, hiper, mega włosy. Dobra, lecimy dalej, bo to ma być szybki odcinek, więc moje drogie dziewczyny, rzecz, którą też zużyłam, jest to płyn micelarny z Sorai. Zużyłam go w gramaturze 400 ml, ale jak mam być szczera, a wiecie, że ja zawsze z Wami taka jestem, to no nie urwał, tak? No nie urwał, no powiem Wam, naprawdę szału nie zrobił. Mało tego, moim zdaniem, przynajmniej może inaczej, moje odczucia były takie, że piekły mnie po prostu po nim oczy. Po żadnych produktach z ziai do demakijażu, ani z garniera nie piekły mnie oczy, a potem mnie piekły. Pomimo tego, że cały czas używam jakby i stosuję wszystkich tych produktów w taki sam sposób, czyli jakoś nie trę ich mega, ani nie, nie zakraplam ich tym płynem micelarnym, więc nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale pomimo tego, że miał być on delikatny, no to jednak nie okazał się być dobry dla samego oka, a ja mam oczy wrażliwe. Więc no ja nie powrócę akurat do tego produktu, dajcie znać jakie Wy macie z nim odczucia, jeżeli miałyście z nim do czynienia. Kolejna rzecz, którą kiedyś używałam, ale później przez długi czas jakoś poszła w zapomnienie, bo używałam, testowałam inne produkty, są to żele do podprysznic, do kąpieli właśnie z Dove. Ja tych żeli zużyłam przez ostatni dłuższy czas, dwa. I są to te dwie sztuki. Jeden to jest Go Fresh i to jest taki jakiś ogórkowy, taki świeży, a drugi to jest Deeply Nourishing, bardzo głęboko nawilżający. No i powiem Wam, że ogólnie naprawdę warto sięgać po Dove. Po pierwsze dlatego, że one są bardzo niesamowicie delikatne dla skóry, po drugie starczają na długo, ponieważ świetnie się pienią, a po trzecie ta skóra rzeczywiście jest taka bardzo po nich gładziutka, taka, wiecie, zaopiekowana, jak to tak nazywam. Więc generalnie bardzo, ale to bardzo mi się te produkty sprawdzają. Ja je zawsze kupuję, znaczy zawsze, może nie zawsze, ale jak już je kupuję co jakiś dłuższy czas, bo dawno właśnie ich nie miałam, tak jak wspomniałam,
no to zazwyczaj staram się je kupić na jakiejś promocji, tak żeby właśnie takie 500 ml, tak jak właśnie każde z tych opakowań, kosztowało nie więcej niż 10 zł. Kolejna rzecz jest to rzecz znowu do włosów. Jest to suchy szampon z firmy Ossie. Powiem Wam, że on kiedyś był w którymś z pudełek Big Glossy. To jest seria Festival Fresh i muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do szamponów Batiste, których ja używam regularnie i do których regularnie wracam, to ten właśnie z Ossie, no powiem Wam, pachniał bardzo fajnie, ale on nie zrobił na mnie wrażenia, jeżeli chodzi o poświatę, którą zostawiał na włosach, ze względu na to, że po prostu te włosy były siwe, bardzo obciążone, bardzo ciężko było ten siwy pył z nich wyczesać, więc generalnie również do tego produktu raczej bym nie powróciła, no chyba, że po prostu zdarzy się tak, jak zdarzyło się posiadanie tej pierwszej sztuki, czyli że po prostu dostanę to w jakimś pudełku, no to wtedy wiadomo, że przetestuję, dam temu drugą szansę i może jakoś się przekonam. Być może okazało się, że na przykład tylko konkretnie ten produkt i ta seria była taka jakaś, powiedzmy sobie, felerna, a na przykład inne są całkowicie ok, więc ja tutaj się nie chcę uprzedzać, ale po tym jednym opakowaniu raczej z własnej kieszeni nie sięgnęłabym po taki szampon, wolałabym zainwestować w Batiste. Kolejny produkt jest to produkt również do włosów i jest to lakier do włosów z firmy Taft. Jest on najmocniejszym lakierem dostępnym w gamie właśnie tych lakierów z Tafta. Jest on czarny, jego cena to była 7,99 i jest to bardzo dobra cena. Ja właśnie zazwyczaj staram się również znaleźć lakiery do włosów właśnie w takiej cenie. Staram się za to nie przepłacać, ponieważ wiem po prostu, że da się to znaleźć w cenie, która jest poniżej 10 zł, a zazwyczaj bez żadnych promocji, bez żadnych wyprzedaży. Takie produkty jednak swoje kosztują, a moim zdaniem na tyle szybko się zużywają, że bez sensu na nie przeznaczać kwotę powyżej 10 zł. Także ja jestem z niego bardzo zadowolona. Jeżeli Wy macie ciężkie włosy, jeżeli macie ich dużo, a potrzebujecie je w jakiś sposób odbić od nasady i utrwalić później ten efekt, no to zdecydowanie sięgnięcie po tego typu właśnie produkty jak Taft i lakier z Taft będzie strzałem w dziesiątkę. Kolejny produkt, który chciałabym Wam pokazać, jest to produkt, który służyłam już bardzo dawno, ale dopiero niedawno odkryłam go, że mam go w moim koszyku na produkty zdenkowane, więc to jest produkt, który tak naprawdę służyłam w lato, słuchajcie, po tym, kiedy wróciłam z wakacji i jest to próbka, którą otrzymałyśmy na konferencji Meet Beauty od firmy Palmers i jest to Cocoa Butter Formula Natural Bronze i ten produkt wygląda w ten sposób. On jest bardzo mały, ale powiem Wam, że tak naprawdę nigdy nie miałam lepszego produktu brązującego. Nie trzeba w ogóle się skupiać na tym, że się nim posmarowałyście, że jest to coś brązującego, że możecie mieć plamy. Nie ma po tym w ogóle plam, nic się z tym nie dzieje. Tak naprawdę jest to totalnie bezobsługowe, można powiedzieć, bo smarujecie się tym po prostu jak zwykłym balsamem. Jest on bardzo wydajny ze względu na to, że takie małe opakowanie starczyło mi na około 2 tygodnie codziennego smarowania. Oczywiście wiadomo, że nie nakładamy na siebie tego kilogramami, bo wtedy by nie starczyło. Natomiast jeżeli będziecie tego używały w rozsądnych ilościach, takich, które dosłownie delikatnie musną Waszą skórę, nie musi to być jakaś właśnie grubsza warstwa, to z całą pewnością osiągniecie efekt przedłużenia opalenizny, ale to temat nie na zimę. Kolejny produkt to jest produkt również do ciała i jest to produkt z Neutrogeny. Jest to odżywczy balsam do ciała z maliną nordycką. Powiem Wam, że ja pierwszy raz ogólnie miałam do czynienia z takim odkręcanym produktem z Neutrogeny i bardzo fajnie się ten produkt sprawdził, bardzo fajnie pachniał. Aczkolwiek nie był taki bardzo bogaty w swojej treści, wiecie o co mi chodzi, bo na przykład te, które mają niebieską nakrętkę, to one są zdecydowanie bardziej takie właśnie odżywcze, takie bardziej bogate, treściwe i one zdecydowanie bardziej nawilżają nasze ciało. Ten był spoko, on bardziej właśnie był taki odżywczy, niżeli nawilżający, ale też bardzo fajnie się sprawdził i również bardzo chętnie do niego wrócę, o czym świadczy to, że już mam kolejne opakowanie. Lecimy dalej i teraz Wam pokażę produkty, których używałam do twarzy w ostatnim czasie. Pierwszy z nich będzie to krem z firmy Dermedic, który jest typowo aptecznym produktem. Ja akurat mam krem nawilżający o przedłużonym działaniu, nazywa się on Hydra In 2. I on jest bardzo fajny też, jeżeli chodzi o współgranie z produktami do makijażu, co jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo fajnie nawilża twarz, powiedziałabym, że jak za cenę 12,99 to jest to naprawdę coś, co działa jak jakiś droższy produkt, ze względu na to, że po pierwsze macie nawilżenie cały dzień, a po drugie, tak jak mówię, świetnie współdziała, właśnie współpracuje z innymi kosmetykami do makijażu twarzy. Więc to jest coś, czego ja oczekuję, czyli nawilżenie,
i to, żeby później kosmetyki do makijażu twarzy nie ważyły się, więc jest po prostu super. Kolejny produkt, jeżeli chodzi o również nawilżenie, jest to krem do twarzy 35+, na dzień, na noc z firmy Eveline Cosmetics Aqua Hybrid. Jest to głęboko nawilżający krem wygładzający zmarszczki. On również ma bardzo lekką formułę, szybko się wchłania, podobnie jak krem z Dermedic, aczkolwiek jest troszeczkę bardziej delikatny, troszeczkę lżejszy, bo ten z Dermedic jest troszeczkę bogatszy w swojej konsystencji, więc nie wszystkim może to odpowiadać, a ten z Eveline jest bardzo fajny, ma również wszystkie te rzeczy, o których wspomniałam, które posiada właśnie krem z Dermedic, jednakowoż jest bardziej po prostu lekki, więc myślę, że osobom, które mają cerę tłustą lub mieszaną, może po prostu bardziej przypaść do gustu. Kolejny produkt, który jest niezwykle kontrowersyjnym produktem, przynajmniej w moim życiu kosmetycznym, jest to produkt typowo przeznaczony do ciała. Jest to olejek pod prysznic z firmy Isana, czyli rossmanowy typowy produkt. I ja ten produkt również używałam w wakacje, byłam w nim totalnie zakochana. Do momentu, kiedy nie zaczęłam mieć problemów ze skórą, ponieważ dostałam dziwnej wysypki, ale bardzo szybko znalazłam oczywiście zamiennik dla tego produktu, przestałam go używać do ciała, zaczęłam go używać do mycia pędzli Beauty Blendera i powiem Wam, że do tego sprawdza się świetnie. Jego cena to chyba 5,99, więc powiem Wam, tańszego produktu i bardziej skutecznego do mycia pędzli to ja chyba w życiu nie miałam. Jedziemy dalej, peeling do ciała. Wybaczcie, że to opakowanie tak wygląda, jest naprawdę zdezelowane, słuchajcie. Ale to jest projekt Denko, a nie haul zakupowy, więc wybaczcie mi to. Jest to również Eveline Cosmetics, jest to produkt, który otrzymałam na konferencji Meet Beauty i jest to intensywnie ujędrniający peeling do ciała o zapachu kawowym. Ja nie za bardzo przepadam za zapachem kawowym, jakoś nie jest to dla mnie totalnie coś odprężającego, ani kojarzącego się z luksusem odpoczynku, wiecie, i relaksu, ale zużyłam ten produkt, ponieważ chciałam dać mu szansę. Jeżeli chodzi o peeling, to po prostu działa peeling jak to peeling, szału nie robi. Natomiast na pewno, jeżeli miałabym do niego wrócić, to wróciłabym zdecydowanie do innego zapachu, takiego, który bardziej by mi się kojarzył właśnie z odpoczynkiem, z luksusem i byłby taki bardziej, wiecie, kojący, bo kawa no jednak jakby nie było kojąca, nie jest, jest bardziej pobudzająca. Kolejny produkt, który już kiedyś Wam może pokazywałam, a może nie, nawet sama nie wiem, wydaje mi się, że bardzo często Wam go pokazywałam w tutorialach makijażowych, ale nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłam o nim w projekcie Denko. Jest to Vivo Fixing Powder, czyli mój ukochany puder transparentny do utrwalania makijażu. Muszę Wam powiedzieć, że ja zazwyczaj, jeżeli już go znajduję w Rossmanie, to zaopatruję się w wiele opakowań. Zazwyczaj tyle, ile dała fabryka, czyli tyle, ile znajduje się akurat w Rossmanie dostępnych, ponieważ bardzo ciężko jest go dostać, on po prostu jest rozchwytywany, więc tak właśnie robię i to Wam też polecam, bo po pierwsze jest on świetny, po drugie jest on tani, a po trzecie myślę, że nic w moim życiu kosmetycznym nie sprawiło mi tak naprawdę większego zadowolenia, jeżeli chodzi o utrwalenie makijażu w ciągu dnia. Dobra, lecimy dalej, pokażę Wam jeszcze podkłady, które zużyłam w ostatnim czasie. Jak wiecie, bo pokazywałam Wam w filmikach makijażowych, połączenie tych dwóch podkładów ze sobą, czyli Eveline Ideal Cover Full HD oraz tego z Astor Skin Match Protect, to był dla mnie strzał w dziesiątkę. Ja bardzo się pokochałam z tą mieszanką ze względu na to, że bardzo była trwała oraz dopasowana kolorystycznie właśnie do mojej skóry. I te dwa podkłady, moim zdaniem, jako podkłady z takich typowo drogeryjnych kosmetyków, są naprawdę, naprawdę wysokopółkowe, dlatego że mi się te podkłady bez problemu trzymały na twarzy cały dzień, nie dawały efektu maski, nie obciążały skóry, bardzo się ładnie ze sobą łączyły, super dawały kolorystykę, która w ciągu dnia nie ciemniała, także ja jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. Co prawda teraz testuję coś innego, ale jeżeli tylko chcę sięgnąć po coś, co jest dla mnie pewniakiem, to sięgnę na pewno po te dwa właśnie produkty. Ok, już jesteśmy prawie przy końcu. Pokażę Wam teraz coś, co chyba było w którymś z pudełeczek Be Glossy. I jest to nowość od firmy Nivea, czyli właśnie taka oto pianka do mycia. Powiem Wam, że mi nie przypadło to osobiście do gustu. Ja zdecydowanie bardziej wolę żelowe konsystencje, takie, które się fajnie pienią. A to dla mnie działało, wiecie jak? Jak po prostu pianka do golenia. I tak też tego używałam, więc do tego się to sprawdziło i w taki sposób to zużyłam. Jeżeli miałabym to kupić sama za własne pieniądze, to zdecydowanie wolałabym te pieniądze przeznaczyć na produkty, które mi się sprawdzają, z których jestem zawsze zadowolona, więc raczej bym na własną rękę do tego nie powróciła. Natomiast myślę, że na pewno jest to produkt, który można alternatywnie użyć jako piankę do golenia. Ok, i ostatnie dwie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Pierwsza z nich jest to cleaner z firmy Indigo,
który otrzymałam w zestawie startowym od firmy Indigo, kiedy też otrzymałyśmy wszystkie od nich produkty. I ja oczywiście jak zawsze nie ukrywam przed Wami tego, kiedy coś dostaję, a kiedy coś kupuję, ponieważ uważam, że to jest zupełnie normalna rzecz i całkowicie jest to w porządku względem Was i też sama się czuję spoko względem samej siebie, bo Was nie oszukuję. Ja na początku miałam problem z tym cleanerem, dlatego że ten cleaner był taki troszeczkę dziwny ze względu na to, że on ma taką troszeczkę tłustawą konsystencję. I wiecie co, ja byłam na tyle głupia, że ja po prostu go użyłam jako cleanera, a wyraźnie na warsztatach z Indigo było mówione, że jest to cleaner, którego używamy na sam koniec, do przemywania po prostu końcowego etapu naszego manikiru hybrydowego. I wtedy rzeczywiście sprawdza się on cudownie, ponieważ dość, że bardziej jeszcze nabłyszcza naszą płytkę paznokcia, to też świetnie ochrania nasze skórki, bo no nie oszukujmy się, ale po manikirze hybrydowym, ogólnie po wykonaniu całego zabiegu, raczej skórki troszeczkę też cierpią, są troszeczkę wysuszone, a dzięki temu, że właśnie jest taki cudowny cleaner jak cleaner z Indigo, możemy temu zapobiec, więc ja bardzo chętnie wrócę do tego produktu, ale na pewno już nigdy pochopnie nie użyję go w międzyczasie albo po, wiecie, na przykład do odtłuszczenia sobie tej płytki, no bo wtedy nie osiągniemy takiego efektu. I tutaj bym Was też przestrzegała, ponieważ jeżeli użyjecie tego jak standardowego cleanera, czyli po prostu, żeby sobie na przykład, wiecie, zmatowić płytkę i później jeszcze ją przemyć, żeby oczyścić z różnych tam resztek po piłowaniu, nadawaniu kształtu paznokciu i tak dalej, to możecie się troszeczkę rozczarować, ponieważ przez to, że ta płytka nie będzie totalnie odtłuszczona, no to też lakiery mogą się Wam później nie trzymać, więc tutaj uważajcie, ale koniecznie sięgnijcie po ten produkt, jeżeli chcecie mieć końcowy efekt Waszego manikiru na 6 z plusem. Okej, i dalej lecimy z ostatnim już produktem, który zużyłam totalnie do demka. I jest to żel do brwi z Golden Rose, którego mam kolejne opakowanie, ponieważ po prostu ten produkt skradł moje serce. Ostatnio w komentarzach pod chyba filmami Asi Maksineczki widziałam, że Asia wyraziła tam opinię, że wedle niej ten żel do brwi jest lepszy niż żel z firmy Sena Cosmetics. Ja nie mam tego porównania, ale myślę, że jest ono prawdziwe ze względu na to, że on jest naprawdę super, hiper, mega utrwalający. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby mogło się znajdować coś lepszego na rynku kosmetycznym do brwi, więc ten produkt tani z firmy Golden Rose, acz bardzo wydajny, Wam serdecznie polecam. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie moje produkty z denka, które Wam chciałam pokazać. Część z nich to produkty, których wcześniej nie używałam, a część z nich to produkty, które używałam już dawno, ale na przykład nigdy Wam nie pokazywałam. Koniecznie mi dajcie znać w komentarzach poniżej, jakich produktów Wy używałyście przez ostatni czas i jakie zużyłyście. Koniecznie mi dajcie również znać, czy macie w zwyczaju zużywanie produktów do samego końca, czy też może co chwilę sięgacie po coś nowego, przez co też Wasza kolekcja się ciągle rozrasta i nic nie zużywacie do końca. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ ja kiedyś też miałam niestety taki zwyczaj, a teraz z biegiem czasu stwierdzam, że to po prostu jest bez sensu gromadzenie czegoś tylko po to, żeby to mieć. Lepiej zużywać na bieżąco i dopiero wtedy sięgać po coś nowego. Koniecznie dajcie mi znać, czy lubicie tego typu filmiki. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. A dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa! No, I just wanna say hello.